Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Taumaturgia, kontynuujemy naszą historię. Jak widzicie, jest to odcinek szósty, nie przestajecie mnie napastować komentarzami na społeczności, pod innymi filmami, na Facebooku, nawet wiadomości piszecie do mnie, żeby leciała dalej ta seria, tak więc na razie będziemy się bawić tak długo, jak będzie nam ona przynosiła zabawę? Chyba tak to mogę najlepiej ocenić, dlatego moi drodzy, lecimy dalej. Przestańcie już proszę pisać komentarze związane z tym, że prosicie o to, żeby seria była dalej. Seria leci dalej, okej? Posłuchałem was. Działamy do przodu. Pomijam fakt, że już niedługo będzie parę różnych gier, którymi warto się będzie zainteresować. Pisałem o tym na społeczności. Polecam obczajać tamto miejsce. Mamy drugą część Valiant Hearts, czyli gry, której pierwsza część wzbudziła w nas wiele emocji oraz łez lata temu. Teraz mamy dwójkę. Ja dzisiaj mam wrażenie, że znowu jeszcze dziwniej brzmię i kompletnie mi się to nie podoba, ale jakoś muszę z tym żyć. Mamy też Rise of the Ronin, czyli gierkę na PlayStation, która no nie wygląda jak cudo natury, aczkolwiek pewnie sobie obczajmy. Mamy Alone in the Dark, mamy zaległą serię z dodatku do Resident Evil, mamy Cyberpunka, który gdzieś tam cały czas w tle czeka, żeby przejść pozostałe misje, żeby pokazać nowe zakończenie. Sporo tego jest, tak więc trzeba będzie się za to zabrać, ale Taumaturgia na razie u nas zawita. Moi drodzy, dlatego zostawcie lajka. Zostawiajcie jak najbardziej komentarze, nie proszę was, żebyście ich nie pisali, po prostu mówcie, co zobaczyliście w odcinku, co was zainteresowało, co się tutaj podziało, a ja lecę na przyjęcie. Mam taki cel już od dłuższego czasu, ciągle mnie coś od tego odciąga i rozprasza, tak więc przebierz się i ruszajmy. Mówicie, żebym włosy zmienił, widziałem jakieś takie krzyki, prośby o to, żeby zmienić nasz wygląd, więc spoko, czemu nie, ale po imprezie. Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Dobra, Wiktor, nie bądź już takim rozpierdol imprezowiczem, ale frak jaki elegancki, czarno-czerwony, jakby ktoś wiedział normalnie. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Ligia, ty, weź może nie przekinaj pały lekko, okej? Okej? Pamiętaj, że nadal jestem mężczyzną w 1905 roku. Jeżeli, kurwa, jedno słowo za dużo powiesz, to spotkasz się z moją pięścią. Wyglądasz lepiej od niej. A, dobra, nie bądźmy już aż tacy niemili. Thank you. You look fantastic. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? A kogo to kurwa interesuje? I hope so. O, jeszcze level up. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Jego grimoire pewnie skrywa w sobie tajemnice, jakie nie są zdolne do pojęcia ludzkim umysłem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jedyne miejsce, z którego kojarzę grimuary, to są czarodzieje w Black Clover. Hotel. How may I help you? Przynajmniej tak z niedawnej mojej przeszłości. Here on the invitation of Svetlana Rumiantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, all right? Byle trafić z tym imieniem w dobrą okolicę, ponieważ jak trafimy na kogoś z WTA, to nagle będą chcieli nas zamordować, a nie będą szanowali naszego nazwiska. Jako, że nasz stary był takim rozpoznawalnym taumaturgiem. Jest! Włącz kolejny salutor! Who are you, my golden slithering friend? Victor? Tak, zdecydowanie kolejny Victor. Salutor. Pomoże mi w walkach. Victor. Can you hear me? Yes. Of course. Myślę o wężu. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand? We're walking into the Viper's Den, brother. Dokładnie. Żmija, wąż. Wszystko w porządku. Everything's all right. I just got a little lost in thought. I'll be good, I promise. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. See you there. Ho, zaczynamy. Kto tutaj ma skazę? Co to będzie za polowanie? Ile będzie napierdalanek? Na wejściu do hotelu Ligia ostrzegła mnie przed tym, do jakiego miejsca wkraczam. Bezlitosne środowisko, prawdziwe gniazdo żmij. Czas na intuicję, moi drodzy. Już widzę, że jest tutaj coś do rozkminienia, coś do znalezienia, jakieś ślady, jakieś informacje. Madame Samira. Kim jest Madame Samira? Medium i seanse spirytystyczne cieszą się w Warszawie dużą popularnością. Proszę, proszę. Konkurencja, tylko z trochę innej kategorii bym powiedział. Dobra, odszukaj Svetłanę, to jest mój drugi cel. Odszukaj osobę ze skazą, której pragnie dziki salutor. Czyli jest dziki, jeszcze się nie przykleił, ale już jest w drodze.
Chorowód smukłych nóżek, rewia kolorowych piór i słodkich głosów, w przeciwieństwie do wodewilowych tancerek, te piękności nieświadomie pozbawiają swoich miłośników fortuny. O. W sensie, że się wypierdala tyle pieniędzy na chowanie ptaków? No tylko tak to mogę teraz interpretować. Dobra, jeszcze jakieś ślady? Tutaj coś widzę interesującego. Złota klatka. Egzotyczny ptak obserwuje mnie swoimi małymi czarnymi oczkami. Najpierw zobaczmy, czy są jakieś jeszcze ślady dookoła. Widzę parę osób tutaj, które mogę obgadać, aczkolwiek to dopiero jak zbiorę odpowiednio dużo informacji, będę mógł jakieś wnioski z tego wyciągnąć. Ale dobra, chyba nic tutaj nie ma, więc po kolei. Zofia. Już jej nie lubię na start, za samo imię. Good evening. Good evening. Wiktor Szulski. Irina Orłowa of Those Orłows. A, z tych. This is Natalia Obolenskaya. And this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawon. Skawon. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Szulski. The Governor General's daughter herself. How do you do? How do you do? What can you tell us? Dobra, Zofia Georgiewna Skałon. To tegoroczna debiutantka, ciesząca się niemałym zainteresowaniem. Młoda bywalczyni salonów, która niezmiernie podoba się okazywanie jej zainteresowania. Wiesz o złotej klatce. No w sumie mamy kontekst, ale zapytajmy się, jak się bawi. How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutants, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. Opowiedz im o sobie, nie, bo dumę będę karmił. Dobra, powiedz mu o złotej klatce. I've heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Nie rozumiem trochę, kim w tym całym, jakby kim jest debiutantka, co to ma dokładnie znaczyć. Raczej to nie jest o, nowa kobieta w okolicy debiutuje w tej chwili swoim towarzystwem i obecnością. Dobra, wycofaj się. Nie, Jolo, powiedz. Someone was recently playing with a lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. No, zaraz zaczną mnie wyzywać od bycia taumaturgiem. And now what will happen to us, Mr. Szulski? Napierdalamy się! To by było coś! Ich sekret jest bezpieczny. Wymiana za inny sekret. To akurat brzmi jak całkiem niezła opcja. Zróbmy to. In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? To się wydaje być jedną opcją na karmienie dumy, która może być całkiem spoko. There you are. To ma być twój sekret, kurwa! None of your fathers know? None, especially not Sofia's. Otherwise he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. A ja nie! Chociaż w sumie może to jakiś szach na nie, że powiemy staremu. Dobra, nie chcę dumnej odpowiedzi, odejdźmy. No dobra, dostaliśmy trochę informacji. We've really forgotten ourselves around you. Rozmawialiśmy dwie minuty, Zofia. But I understand. The soiree won't wait. Jeszcze się zobaczymy, drogie panie. Has invited a real medium. Will there be ghosts? That I'd like to see. Cóż, są dwie opcje. Albo oczywista, czyli pani medium przyciąga coś pojebanego swoimi udawanymi umiejętnościami. Chociaż jeżeli taumaturdzy istnieją, to może i medium prawdziwe istnieją w tym świecie, nie wiem. Albo jakaś kompletnie niezwiązana osoba. Witam pana Siergieja. Kimżeś jest? Wygląda jak start na pierdalanki trzech na jednego. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. Siergiej idzie poruchać. See, I told you he was in love. Miss Skawon is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Old Skawon and I are practically on first name terms now. You'll see. I'm sure. Chcę sobie Zośkę wygarnąć. One eye catching girl has already gotten admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. Ugh, stare. To jest ich reakcja. She just passed this way. Oho, no, kontynuuj. Takes her fly before someone fancies her. What the fuck? She actually prefers Sofia Skawon, according to what I've heard. Oh. Well, what do you think?
Siergiej pragnie zaimponować swoim towarzystwem, liczy, że zobaczą w nim kogoś godnego ręki córki samego generał-gubernatora. Czy ja się chcę przedstawiać? Wiecie co? Nie, nie zdradzajmy naszej tożsamości. Znaczy, zastanawiam się, czy to nie da mi więcej informacji na temat tego wszystkiego, więc może lepiej, żebym się przedstawił, ale wiecie co? F5, zapis gierki dla bezpieczeństwa. Jednak się przedstawmy, ciekaw jestem, jaki będzie tego efekt. Tak, jeszcze raz cały ten dialog widzimy, nieważne, poprzewijam, let's go. My name is Wiktor Szulski. Well, there we have it. Tego nie powiesz przez zbyt małą dumę, a to intrygujące. And I don't like what I just heard, especially about my sister. And what are you going to do about it? Czy my się będziemy napierdalać tutaj? Dobra, nic nie powiem, mam za małą dumę. Nie tylko czerpię z poziomu skazy, ale również nakarmię ją jeszcze bardziej. Dobra, czyli ja chcę dumniejsze odpowiedzi. Fiksat, a weź wypierdalaj, frakusiu. Muszę karmić moją skazę, żeby móc bardziej wykorzystywać moją skazę. No dobra, na piętro zatem. 237 był numer pokoju, w którym się impreza odbywa. Poszukajmy tutaj jeszcze jakichś śladów dookoła. Szczerze, to jest najbardziej jarający mnie aspekt tej gry. Znajdywanie tych śladów i dopasowywanie ich. W sumie się same automatycznie dopasowują. Wykrywanie jakichś informacji, manipulowanie ludźmi. Strasznie rzadko jak na razie mam na to okazję, ale częściej się tutaj moje interakcje napierdalanką kończą. A wolałbym jakąś sprytną mentalną gierkę cały czas uprawiać, ale zobaczymy, co będzie dalej. I didn't expect to see you here. To ten skurwiel z tego grobowca ojca, poparzony. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? Co pana tutaj sprowadza? Dlaczego jesteś taki kurwa poparzony? If I may, there's one question niggling at me. How did you get so many scars? Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. Brzmi prawdopodobnie. So where did those scars come from? I've led an interesting life. Położyłem się kiedyś lewą stroną twarzy na piecu i kurwa, no nie wiedziałem, że tak się to skończy. I could ask you the same question. I'm passing the time. Ah. Curious hobby. I'm simply interested in people. Gość jest podejrzany i nikczemny. A doctor, thaumaturge or policeman could say the same. Your interest flatters me. Who knows? Maybe the apple hasn't fallen far from the tree. And someday we'll even be friends. How well did you know my tree? We enjoyed talking and lending one another a hand. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Szulski. Dlaczego mnie ten gościu tak edżuje? Za każdym razem, jak go spotykamy, mam wrażenie, że jest dwa słowa od powiedzenia czegoś interesującego, po czym stwierdza, że musi wydupcać. I tak już drugi raz. Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania, gdzie znowu niczego się nie dowiem. Dobra, ślady, ślady, moi drodzy. Widzę, że coś już tutaj na mnie czeka do odkrycia. Coś tu jest. Rząd zapalony świec zapewne dla tajemniczej atmosfery. No to mi wiele informacji nie da, ale tutaj jeszcze mamy to. Tajemnicza księga. Ślad pewny Madame Samira. Nasza pani medium, która tutaj stoi zaraz obok. Dobra, jeszcze jakieś jej ślady? Kurwa, i zacząłem z nią gadać. Chciałem zbadać ślad. Maybe that's enough. What do you want? O kurwa, ty, dobra. Okej. Okay. Dobra, nie udaje. Ma swojego salutora. You're not much of a thaumaturge if you can't. If you come here to torment me, unmask me. O jedynek salutorów. So what do you want? Cholera, interesująco to wygląda. Taumaturgini, Madame Samira jest nie tylko tajemniczą medium, ale i taumaturginią. Świadoma obecności dzikiego salutora, pragnie pochwycić go dla siebie. Nie w smak więcej drugi taumaturg w pobliżu. O kurwa, pojedynek! Pojedynek taumaturgów u salutora. Your siren is quite impressive. Co to, jakaś harpia z rozciętą mordą? Przerażająco wygląda. What about a little competition? We'll see who wins. I'll pass.
strasznie dużo porównań do Pokemonów tutaj mam w głowie. Salutor wygląda co najmniej imponująco, to Sirin pasuje do jej tajemniczej aury. Nie wiem czym dokładnie, albo kim jest Sirin. Taumaturgini, Sirin, tyryryry. No dobra, niewiele. Tutaj się dowiedziałem z tych wniosków całych. I think your idea of pretending to be a medium is fantastic. It sounds like I impress you. How many people know? Is that a threat? I noticed a wild salutor here. I understand your being here has something to do with him in particular. Keep your nose out of this. Why? Because I'm warning you. Czy my sobie robimy taką osobistą, prywatną, taumaturgiczną pogadankę w osobnym, kieszonkowym wymiarze do tego stworzonym? Czy po prostu tak gadamy, ale wizualizacja nam dodaje tutaj entourażu? What do you know about this salutor? Do you know its name? Don't you? A name doesn't tell us much anyway. All that matters is picking out the person in this crowd with the flaw. I know perfectly well who carries the flaw. Fuck, another jestem do tyłu. For you to stay out of it. The person with the flaw attended the seance, right? So I'm on the right track. Have you finished? Proszę, nie tylko taumaturg, ale też mentalista, psycholog. Weźmie udział w seansie Samiry, taumaturgini sprytnie to wszystko zaplanowała. That's not such a ladylike tone, madame. Maybe we should just let the best one catch that saditor. You mean yourself? So, should we finish up? That would be best. And listen to me carefully, Mr. Whatever your name is. Szulski, but you can call me Victor. Now, Mr. Szulski, you will vanish like a bad dream and I will get back to work. Ciekaw jestem, czy są w tej grze pojedynki taumaturgów, bo jeżeli takowe miałby nastąpić, to tutaj widzę dużo przesłanek, żeby się to miało po prostu wydarzyć. Dobra, mamy Swietłanę, mamy różnych tutaj ludzi, mamy kolejne za to ślady taumaturgiczne gdzieś w okolicy. Zbadaj! Kieliszki po szampanie, puste kieliszki, no to niewiele mi daje tak naprawdę. Mogę sobie czegoś posłuchać, ale to tak głównie dla doświadczenia, które za to dostanę. Mamy naszą siostrzyczkę tutaj. Poszukajmy jeszcze przez chwilę, co tutaj się może takiego znaleźć. Czy jakieś kluczowe w ogóle informacje tutaj będą, czy raczej pierdoły? Tutaj tajny pokój zamknięty. Naprawdę to, co tutaj leży, jakaś pomadka, czy tam naszyjnik w futerale, to mi nie da żadnego śladu, brzmi jak coś idealnie taumaturgicznego. Napisie koniaku, poproszę. Dyskretne półsłówka, znaczne półuśmiechy, rzucane z wachlarza powłóczyste spojrzenia, pozory. No tak, jesteśmy w siedlisku węży. Myślę, że nie ma tutaj żadnej wysokoprofilowej imprezy, która nie byłaby usłana ludźmi pragnącymi zrealizować jakieś swoje plany. Kosztem w sumie dowolnym. Dobra, ty, zablokuję się zaraz. Odszukaj osobę ze skazą, której pragnie salutor. Odszukaj Swietłanę w jej apartamencie. Mamy tutaj naszą siostrę, z nią bym zagadał w tej chwili. Czy ma mi coś ciekawego do powiedzenia? Może nawet powie mi coś o gościach tutaj. Gentlemen, meet my brother. Wiktor Szulski. The last Szulski to wear trousers. You don't know that. Miss Ligia could yet produce an heir to the fortune. Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's talk like men. You intend to take over your father's company, correct? Aż mi kurwa wcięło i ziewnęło. Jak obrzydliwą rzecz tutaj powiedział. Znam kontekst, żeby odpowiedzieć, co? Wspomnij o żonie Puchalskiego. Nawet nie wiem, skąd to się wzięło, ale jolo. First, I suggest you mind your own business. Your marriage. Coś ewidentnie tutaj gdzieś znalazłem w tych poszlakach. Louisa isn't the ninny you take her for. I beg your pardon. Hasn't it occurred to you that when you leave her at home, she might also take advantage of her solitude? Ho, ho, ho. What are you suggesting? You've got a cuckold's horns. Was I being too subtle? Jak bezpośrednio. I suppose it's true what they say about you. Yes, what's that? You've lost your mind. Oh wow, myślałem, że coś kreatywniejszego. Za mała duma. Thank you. I've worked long and hard at that. My jesteśmy aroganckim skurwysynem, gdziekolwiek nie pójdziemy. No to nie będzie dobrych relacji z nimi. I almost feel sorry for them. Sami zaczęli. Have I crossed the line? Nonsense. Any progress with Svetlana? Myślałem, że siostra raczej będzie wolała, żebyśmy delikatnie traktowali ludzi tutaj, ale...
I've taken a long, deep look at Samira. She's no medium. Samira is a thaumaturge on the hunt. On the hunt? Madame has spotted a salutar that's attached to one of the guests. What kind of salutar? Remember those fairy tales Mother used to read us? And the legend of the golden snake? Naprawdę bajki czy baśnie przetłumaczyli na klechdę? Yes. I'm glad you're here. Are you also hunting for him? Veles. I admit I'd like to have him. I haven't made up my mind. Be careful. I am. That's why I haven't made up my mind. Bóg bogactwa intrygant, co idealnie pasuje do tych bufonów, którzy się tutaj zebrali. You enjoying yourself in this viper's den? The vodka is quite tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. To ja jestem w jakimś stopniu nieśmiertelny? Sophia Skowen, the Governor General's daughter. Do you know her? No, and I don't suggest you make her acquaintance either. Skowen can't stand thaumaturges. Okej. Okay. Dobra, generał gubernator nie lubi thaumaturgów. Guess who I ran into again? All mysterious and carved up. Ivan Konieczkin? What do you know about him? Not much. He was an acquaintance of Papa's. Well, in theory, it's thanks to him that we're here. Oh. What? Ligia. I know that nothing comes for free, but he really didn't want anything. Yeah, he looks like a real altruist. Sama powiedziała, że nic nie ma za darmo, tak więc możliwość przyjścia tutaj też jest obarczona ceną, tylko że jeszcze tej ceny nie znamy. Złoty dostojny wąż jest słowiańskim wyobrażeniem Boga podziemi, bogactwa i intryg. No dobra, jest też Sirin. Pojawiały się w Rusi wraz z przybyciem na tamte tereny perskich kupców według słowiańskich wierzeń pieśniarze świętych pieśni. Okej, okay, dobra. Czyli w jakim stopniu te salutory są powtarzalne? Myślałem, że one są w większym stopniu unikalne, ale jednak nie. Dobra, pani Svetlana, organizatorka, pogadajmy. The general says to him, tell us something funny. Then Bałucki replies, general, why don't you shoot a cannon first? That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orłows. Ale śmiechom nie ma końca, widać. You know, sir, your face looks familiar to me. My name is Viktor Szulski. Ah, yes, I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. Anastazja, podejrzana. See you there. Kurwa, dobra, w ogóle nie lubią naszej rodziny. Nie dziwię się, ja sam nie lubię naszej rodziny. Za siostrą, siostra jest git. The creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? Fantastyczne. I admit I'm getting reacquainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time, I got used to harsher surroundings. Believe me, drawing rooms can be just as dangerous as untamed steps. You've met Anastasia and Marina. What about the others? Cóż no, my napierdalaliśmy się z wieśniakami w jakiejś zabitej dechami wiosce. Ona tutaj bardziej musiała, zresztą jak wszyscy ci, którzy tutaj się znajdują, delikatna polityczna gra w pociąganie strun i sznurków. How is it being part of the Tsar's court? It is a blessing and a curse. Forgive me if I do not elaborate. Dobra, do rzeczy. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you, both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Svetlana Petrovna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Szulski, I assure you, we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's seance. It will be an unforgettable experience. Gada ze mną jak z idiotą. I wonder,
Is that truly everything our soiree can offer? Co my tam mamy? I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Subtelna nić myśli rozmówcy. O co tutaj chodzi? Swietłana nie chce mówić ze mną otwarcie, może z obawy o plotkarskie uszy, które z nas zawsze oblegają. Mimo to wyczuwam, że pragnie mi coś przekazać. Powinienem uważnie przyjrzeć się jej otoczeniu. Może ono mi coś powie. Otoczenie Swietłany, co? No dobra, podążaj śladem myśli Swietłany. Aha, czyli nitka myśli zaprowadzi mnie... A nie, nawet nie tam, tutaj gdzieś zbadaj. Co się kurwa stało? Kontroler mi się rozładował? Dlaczego mi nagle grę zapauzowało? Halo? Halo? Co się kurwa dzieje? Moment. Już teraz spokojnie? Wróciło? Normalnie działa? Tak? Tak. No i kurwa nie wiem teraz, co się tutaj dzieje. Przeszukaj apartament. Piec kaflowy. Muszę sprawdzić, co ten piec kaflowy oznaczał. Gdzie to mamy? Taumaturgia? Gdzie są te wszystkie ślady? Dobytek? Mapa? Czy w dobytku będą te wszystkie? Nie, to będzie chyba raczej w dzienniku zatem. Nie, tutaj są tylko te. Ludzie we wiosce... O Jezus Maria, tego jest tak zajebiście dużo. Myśli Rasputina, słowa Rasputina. Dobra, po kolei. Fabularne, to będzie raczej w fabularnych, ale nie, to jest po prostu dziennik. Tutaj są te wszystkie moje wnioski. O Jezu, dobra. Syn Syreniego Grodu. Czy to się dla mnie w tej chwili liczy, co po nas zostanie? Oni żyją. Lekcja młodych tańców, notatki skazania, pokaz fotografii, krawieckie potyczki, orientalne przyjęcie, to nie to. Gadzi jubel. No dobra, to jakiego questa teraz robię? Gadzi jubel. No dobra, to mnie interesuje w takim razie gadzi jubel. Oni żyją nie, to nie, to nie, to nie. Kurwa, wszystko oczywiście jest rozwinięte. Tutaj gdzieś. Kieliszki, złota klatka, plakat, żon, salutor Samiry, Zofia Skałon, właśnie. To było coś na temat tego pieca kaflowego. Sekrety zalotnika, seans, wszystkie lęki. Kurwa, to gdzieś tutaj. Piec kaflowy! Na żeliwie leży sadza i resztki spalonego liściku. Nauczono opanowane na resztkach została obawa autora o stan Swietłany. No dobra, wejdźmy w takim razie do apartamentu. Przeszukajmy tutaj. No i teraz tyle śladów się tutaj nagle pojawia, co? No może bardziej z prawej strony. Kurwa, mówiłem, że to jest do interakcji. Tylko za bardzo wybiegałem myślami do przodu. Sznur pereł. Można by za niego kupić małe miasteczko, co? No dobra, coś już tutaj wiemy. Ale coś się tutaj chyba jeszcze gdzieś znajduje. Nie wiem, czy tutaj, czy może na zewnątrz tego pomieszczenia jest taka opcja, że tutaj jeszcze coś przegapiłem. Bum! Kufer podróżny. Wysłużony, choć wygląda jak nowy, zapewne ciężki. Stoi w pogotowiu. Ślad pewny. Pakować się, wyjechać? Czyżby chciała wziąć perły i spierdolić stąd? Może się boi? Stopiona świeca, wosk rozdał się wokół i zastygł. Emocje szybko zostały ukryte za wyuczonym na pamięć opanowaniem. Ta świeca, takie pożegnanie ze zmarłym, na jakie było stać Swietłane. Czy tam Swietłane? Jedwabne poduszki. Miękki i chłodny w dotyku, ślad pewny. Stanisław. Stanisław, kurwa! A co to nasz stary robił? To chyba był Stanisław, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, jakie wnioski? Nic dziwnego, że Swietłana nie chce być, nie jest chętna do rozmowy, skoro towarzyszy jej obawa przed kimś, kto ją bacznie obserwuje. Kto wiele o niej wie, być może nawet o tlącym się w niej pragnieniu ucieczki. Poza tym miała romans z ojcem. A może się przede mną otworzy, wtedy zapytam go o to, po co tu przyszedłem, o czarny grymuar. No i przeruchała nam starego, no mamy tutaj bezpośrednią odpowiedź. Taumaturgiczne umiejętności czasami zdradzają nam rzeczy, o których być może nie chcielibyśmy słyszeć. Gdzie ona polazła? Dobra, halo, halo, gdzieś tutaj właśnie zniknęła. To jest ona? Nie, idziemy na balkon. Nie skacz, jest tyle powodów, żeby żyć. O, akurat na balkonie sobie możemy prywatnie porozmawiać, w tajemnicy przed innymi. Looking for you. Do you smoke, Mr. Szulski? I've quit. In light of our approaching conversation, why don't we dispense with the pleasantries? Call me Svetlana. Wiktor. Tak się już od dobrej chwili nazywam. Ale nie wiedziałaś o tym. Dobra, wspomnij romans z ojcem. Let's go. You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. But romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. O, oboje lubicie kajdany przy łóżku i gumowe kule w mordzie. Zapytaj, co to znaczy ludzka twarz ojca. I didn't have the chance to get to know him as a person. Much less one who'd show such emotion. You mean love, da? Was it love? I miss him, that's all. What do you mean by looking in the same direction? Nie chcę powiedzieć. No to drillujemy dalej. That large travel chest.
You changed your mind about whether or not to pack. Right then, I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da, the Ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. When did you receive this note? A few weeks ago, back before your father. I see. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Pojebane, jak możemy zagiąć ludzi. Do you know that? Tsarina Aleksandra gave you those pearls. You two are close. I am her confidant. I could call her my friend. I see how much she devotes to her family and the nation. Yet, something has changed. Your feelings of guilt. Do they have something to do with Tsarina Aleksandra? With the whole empire, Ruski Mir in Podawaj. We, the establishment, perceive the need for change. We want reform. The Colossus is already teetering, but if it falls... La guillotine, mon chéri. But I want to live, Victor. Ideally, closer to the West. Ciągle tylko knucie i knucie. Drąż dalej o roli ojca w tym wszystkim, przejść do sedna. Drążmy dalej! Where was my father in all this? Willingly or otherwise, he was part of the establishment that wanted change and could see revolution before it arrived. The Ochrana knew about you, hence the note. They must have noticed something. Isn't it time you told me why you really came to my soiree? Do you think the Ochrana killed my father? Your father was crushed by a building. I don't think that's how the Ochrana works. Tak, codzienne wydarzenia w Warszawie, ewidentnie. Kamienice gniotące ludzi. What do you intend to do now? Nothing. The soirees will continue. Society has come to expect it. Everything will stay the same. I myself shall manage. W sumie mam to trochę w dupie, ale liczyłem, że jakieś ważne informacje wyciągnę z niej. I hoped you might know something about the Black Grimoire. My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. No. And the collapsed building? Have you been there? There's nothing there. My dear boy, I know nothing about Stanisław's book. I'm sorry, but I can't help you there. But I will not let you leave empty-handed. I strongly believe that there is one place you ought to visit. What you find there belongs to you. Przepraszam, czy ona się bawi ze mną, zamiast mi to powiedzieć? Czy może tak, wiecie, to jest taktyka krycia się. Bardzo intensywnie myśli o tym, gdzie się powinienem wybrać, żeby mi dać ślad myślowy. Skąd ona tak dużo, chociaż w sumie no, spała z naszym ojcem, to może dużo wiedzieć o tym, jak działa taumaturgia. Ale skąd wie, że intensywne myślenie o czymś mnie tam zaprowadzi? Co my tu mamy? Listy ojca do Swietłany były romantyczne i pełne czułości. Nie spodziewałbym się tego po nim, gdyby wpadły w niepołowane ręce, mogłyby wyrządzić kochankom dużo szkód. No to czemu je kurwa trzyma w skrzyneczce w pokoju, do którego każdy może wejść? No to teraz zostaje mi jedno zadanie, odszukać osobę ze skazą. Coś czuję, że zaraz zacznie się seans i zrobi się grubo. Już na temat ojca dowiedzieliśmy się wszystkiego. Jakaś ochrana gdzieś tam na nich czyhała. Jako, że chcieli zmienić establishment obecny, no, ale to takie bardziej polityczne zabawy miały tutaj miejsce. Mnie interesuje ten długi wąż. Venus. Venus. Don't run away. Kogo się czepiasz, Welesiku? O to jest pytanie. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as your invitation to the A niebieska mi cuchnie, albo ten w niebieskim fraku. For you, sir? Myślałem, że to każył. Co tam, śmierć?
Karta tarota numer 0, czyli głupiec. Płonie ogniem emocji, jakie się na nie ustały. Taumaturgini przelała na tę kartę chyba całą wrogość, jak na jaką było ją stać. Obejrzyjmy zatem, może jakaś informacja tam się kryje. Proszę, ale karta przetłumaczona na polski. I'm done wasting time on this. Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Let us also make every effort together not to spoil their visit. Madame Samira poleciła zasłonić okna, przygasić światło do seansu, bo trzeba konkretnej atmosfery, więc apartament ma pozostać w ciemności, dopóki wszystko nie dobiegnie końca. Cóż, moi drodzy, mogę powiedzieć? Teraz jedyne, co nam zostaje tak naprawdę, to odkryć osobę ze skazą, a potem cóż? Przejąć Salutora dla siebie. Czy czeka nas napierdalanka z jakimś innym taumaturgiem tutaj? Jak potencjalnie będzie wyglądał ten pojedynek? Co to za wszelkie ślady dookoła? Tego się niedługo dowiemy i mam nadzieję, że jakoś nam pójdzie, ponieważ tych moich wymiarów tutaj... No za bardzo nie mogę w tej chwili upgrade'ować, a przynajmniej nie chcę. Który z nich to będzie wąż, którego teraz złapię? Chyba ten na dole. Tak mi się wydaje. Jakieś takie rogi. Mam przeczucie, że ten wężowy koleżka może mieć. Dlatego, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. W kolejnym coś czuję, że będzie ekscytująco. Zobaczymy, co się wydarzy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Bye, bye.